Na rynku dostępnych jest wiele różnych taśm papierowych służących do maskowania, czyli zabezpieczania powierzchni podczas malowania. Różnie się też nazywają taśma do maskowania, malarska, lakiernicza. Ponieważ wszystkie służą do maskowania, to w zasadzie można wyróżnić dwa rodzaje taśm, malarskie i lakiernicze. Różnica jest taka, że lakiernicze mają określone parametry, jak na przykład odporność na temperaturę, która wynosi minimum 60 stopni, a są i takie, które wytrzymują ponad 100. Nie mogą zostawiać kleju i tak dalej. No tak, ale po co nam na przykład odporność na wysoką temperaturę, jak malujemy w temperaturze pokojowej? Chodzi o to, że taśmy lakiernicze poddaje się bardziej skrupulatnej kontroli i testuje się, czy się nie odklejają, czy nie przeciekają w określonych warunkach. Możecie mi wierzyć, że jeżeli taśma nie odkleja się w temperaturze 60 stopni, to w 20 tym bardziej trzyma. Co do taśm malarskich, to widziałem gdzieś parametr, że do 8 godzin nie zostawia kleju. No to lakiernicza nie zostawia go nigdy. Jest różnica, prawda? Oczywiście taśmy lakiernicze testowane są na elementach karoserii i do tego odnoszą się wyniki testów. Ale reasumując, taśma lakiernicza jest po prostu lepsza od taśmy malarskiej, nawet w zastosowaniach czysto malarskich. Natomiast stosowanie taśmy malarskiej przy naprawach lakierniczych karoserii wiąże się ze sporym ryzykiem. Ale do rzeczy, jeśli mamy kilka taśm do wyboru, jak stwierdzić, która jest najlepsza? Pierwsze, co możemy zrobić, to powiesić je na czymś i sprawdzić, która się wolniej odwija. Ta, która się odwinie najwolniej, ma najmocniejszy klej. Na filmie widać, że żółta taśma odwija się szybciej, zatem klei się słabiej od białej. Jeśli mamy tylko dwie taśmy, możemy je wziąć w rękę i potrząsnąć parę razy i też będzie widać, która jest słabsza. Często nawet nie trzeba się specjalnie trudzić, bo kiepskie taśmy rozwijają się bardzo szybko. Wtedy radzę użyć takiej taśmy, która się odwija w oczach na Sylwestra jako serpentynę. Bardzo ważną cechą taśmy jest też odporność na rozrywanie. Słabe taśmy podczas szybkiego rozwijania się rwą. Jak widać na filmie, pierwsza taśma się zdeformowała, a druga jest cała. Rwanie się taśmy jest strasznie irytujące i utrudnia pracę, naprawdę. Naturalnie najbardziej wiarygodne jest wykonanie próby na elemencie, bo to daje nam odpowiedź na wszystkie pytania. Przyklejamy po prostu różne taśmy do tej samej powierzchni i malujemy. Po wyschnięciu farby odklejamy i widzimy efekt. Jeśli porównamy obie, to nie trzeba sobie zakrapiać oczu, żeby zobaczyć, która taśma jest lepsza. Na górze jest elegancko, a na dole takie zęby rekina. Dolny obrazek to dożywotnia dyskwalifikacja. W żadnym razie nie używajcie jej do maskowania. Podsumowując, dobra taśma, jeśli ją chwycimy za koniec, powinna się odwijać bardzo powoli, prawie niezauważalnie. Nie może się rwać przy szybkim odwijaniu i nie może przeciekać. Pamiętajcie, dobra taśma to oszczędność czasu, kasy i nerwów. Bo co z tego, że ładnie wszystko zakleisz, jak po odklejeniu będzie farba tam, gdzie jej miało nie być.